Witam i od razu komunikuję nie 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 zapomniałem o blender będą nowe poradniki ale w międzyczasie warto pogadać na inny temat temat zakupu słuchawek bezprzewodowych który ostatecznie zrealizowałem moim upem padły słuchawki BASEUS BOVI H1i ANC w dalszej części filmu dowiecie się, jakie możliwości może nam oferować ów produkt oraz jakie są moje wrażenia po zakupie i wypróbowaniu. Zapraszam na film po intro. Aktualnie słuchabki mam na głowie i z nich korzystam. Prezentuję Wam kilka slajdów. Możecie poznać parametry produktu Baseus BOMI H1 i ANC wykorzystując stop klatki. Słuchawki nauszne jak na cenę 219 zł są bogato wyposażone. Obsługują łączność bezprzewodową w standardzie Bluetooth 5.3. Gwarantują odtwarzanie audio w wysokiej rozdzielczości High Res. Skutecznie tłumią dźwięki otoczenia, bo gwarantuje to standard ANC, standard aktywnej redukcji szumów. Pracują przez 100 godzin od czasu naładowania baterii. Cóż więcej wymagać od niedrogiego produktu? Wszystko chyba jest ok. A jaka jest rzeczywistość? Powiem tak. Zakupu dokonałem świadomie, bo do niego się przygotowałem. Dzięki poradnikom zamieszczonym na YouTubie. Warto to robić. W sklepie mogłem tylko przymierzyć słuchawki i ocenić solidność wykonania i wygodę noszenia, lecz nie mogłem poznać jak grają. Ale sprzedawca zachwarał produkt. To, co mówił, okazało się prawdą. A w domu, po naładowaniu baterii i łatwym parowaniu Bluetooth, zostałem oczarowany jakością audio. Nie wierzyłem, że moje doznania słuchowe mogą być na tak wysokim poziomie. Dźwięk był czysty, klarowny, przestrzennie głęboki i co ważne, bez opóźnień. Słuchawki są lekkie, wygodne, nie uciskają uszu i głowy. Dobrze się dopasowują i znakomicie tłumią dźwięki otoczenia. We wnętrzu muszli mieści się małżowina uszna o wymiarach 6x4 cm. Słuchawki mogą być sparowane z dwoma odbiornikami naraz, a na Androida dostępna jest aplikacja sterująca. Konfiguracja i parowanie bardzo łatwe. Minusem jest mikrofon, ale nie można mieć wszystkiego naraz. Dlaczego słuchawki są takie tanie? 219 zł przy cenie konkurencyjnych produktów to niewiele. Sprawdziłem. Słuchawki pochodzą od chińskiego producenta i są naprawdę solidnie i bogato wyposażone. Zresztą firma Baseus produkuje całą gamę produktów i gadżetów elektronicznych wchodzi na europejski rynek. A co mogę przekazać na zakończenie? Zakupiony produkt Baseus H1i AMC wart swojej ceny. Mogę go Wam polecić z czystym sumieniem. Dziękuję za uwagę. Czekajcie na poradniki o Blender.